Mili Państwo, ja już rozdysponowałem dzisiaj śmieci po rozmaitych kontenerach. Tym gorliwiej, że obchodzimy w naszym kraju dzień bez śmiecenia i to już od roku 2007. A nie chodzi w nim bynajmniej o to, by nie rzucać papierka po cukierku na trawnik, lecz głównie o to, by selekcjonować, selekcjonować i jeszcze raz selekcjonować śmieci już u źródła. Czyli w domu. Nie śmieć, segreguj, wchodzisz czy wypadasz. Stawiam na jakość, sprawdzam. Takie hasła rozbrzmiewały dotąd na konferencjach, na festynach, na seminariach, w trakcie konkursów i innych akcji społecznych, no, które w dobie pandemii są zawieszone, ale sama idea bynajmniej zawieszeniu. Nie uległa. I każe ona pamiętać na przykład o tym, że segregacja sprawia, iż pozornie nieprzydatne rzeczy, które moglibyśmy uznać za śmieci, mogą się okazać pełnowartościowe dla innych potrzebujących. Ubranie, ale też zabawki, drzwi, które wymieniliśmy na nowe, meble, które przestały być dla nas użyteczne, mogą dożywać swoich dni w zupełnie innych wnętrzach. A tak w ogóle jedna tona zgromadzenia, Zgromadzonej makulatury oszczędza życie aż 17 drzewom. Niech więc te drzewa jeszcze trochę szumią nad naszymi głowami i oblekają się listowiem na wiosnę. Albo nam z nimi źle. Prasa. Tym razem czytamy głos kolonialisty, oficjalny organ Towarzystwa Kupców, Detalistów Branży Kolonialnej w Poznaniu. Numer z wiosny roku 1929. W numerze zapis koniunktury na rynku czytamy: Zbyt piwa wskutek niepogody znacznie się zmniejszył. Z nastaniem ciepła obrót znowu się wzmógł. Frekwencja gości, szczególnie w lokalach drugorzędnych, konsumujących zazwyczaj najwięcej, Biwa pozostała w tyle za frekwencją lat ubiegłych, współczujemy. Z historii odnotujmy taką oto osobliwość, iż 11 maja 1962 roku popłynęły w eter pierwsze audycje rozgłośni o nazwie Radio Białoruś. Było to oficjalne białoruskie radio, które nadawało swój program dla zagranicy. Nadawało nie tylko po polsku, angielsku, po francusku czy po niemiecku, ale także po chińsku i po arabsku. We wszystkich językach władze radzieckiej Białorusi opowiadały, jak to wspaniale żyje się w ich republice i czynią to do dziś codziennie przez 16 godzin także w internecie Przykładowe audycje w języku polskim nazywają się Dziennik Muzyczny, Damski Salon, a zwłaszcza Zapraszamy na Białoruś, chociaż tytuł i treść tej ostatniej audycji w ostatnich czasach brzmi jak ponury żart, no może go zmienią. W każdym razie z audycji Radia Białoruś o samej Białorusi nie dowiemy się niczego istotnego, co w historii nieraz już bywało i co doskonale pamięta ze swego długiego życia Wiesław. got